Patrzcie, o. O, kurde. Ale sezon, ten jest pełno łuski, popatrz, popatrz. Tu mam drugie branie. Jest Adrian, dojechaliśmy na miejscówkę. Tak wygląda. Co Adrian, podoba ci się tutaj? Cisza. Cisza, lasek. I woda nie płynie. I woda nie płynie. A co, denerwuje cię to? Jak płynie? Ja tylko rzeka. Tylko rzeka? Nieprzewidywalna? Tak jest. Maciej, branie. Brania co chwilę. Pierwsze zacięcie. Jakie emocje. Dobra, jest z nami Kamil, który tutaj polecił mi tą miejscówkę i może krótko i na temat odnośnie tutaj tego miejsca. Jaka ryba, jaka dominuje, jaki przedział mniej więcej centymetrowy, przynęty, krótko na temat. Generalnie karp. Karp głównie i sazan jest pełnouski. Królewski. Królewski. Tak mniej więcej. Trafiają się 30-35. Jest podobno duży z miejscowi, z tego co mówili, to jest potężny karp, ale żeby go złapać, to chyba trzeba posiedzieć. Jakaś typowo biała ryba, płoć, leszcz, zdarza się? Zdarza się. Też ale głównie łowisko karpiowe, PZW. Tak, co roku zarybiane. No i super, ogólnie ładnie utrzymany staw. Też drapieżnik słyszałem? No jest, ale ja szczerze nie widziałem, żeby ktoś złapał. Chodzą legendy, że jest ładny szczupak, sandacz. Może się kiedyś trafi. Ogólnie mi się miejscówka, słuchajcie, podoba. Jest tu bardzo fajnie, klimatycznie. Oczywiście jej nie sprzedajemy, no bo szkoda, żeby się jakieś niepotrzebnie mięsiarstwo tutaj pojawiło czy coś. Także, o, Maciuś ma następną rybę. Także siedzimy, łapiemy. Dzięki ruszyło. Kamil, że mnie tu zaprosiłeś. I łamy kije dzisiaj. Myślę, że będzie fajnie, atrakcyjnie. Dobra. Dzięki. Okej, do tego myślę. Przedojście. O, proszę bardzo. Idź, mam. Ładnie, super. Tylko czyste wędkarstwo. Chciałem wam nagrać moment brania. Ustawiłem kamerę, a nawet nie zdążyłem ustawić i taki o karpik wziął. Nie wiem, około 30 cm. Ogólnie powiem wam, karpie ma rzadko ostatnio łapię. No już miałem nawet przerwę kilka lat. No i nie powiem, ale fajnie wrócić do takiego łowienia po latach gdzieś tam, ale zwłaszcza na PZW nie łowię na komercję, jak wiecie, więc tym bardziej cieszy, zwłaszcza na tego pickera właśnie Black Drafta. Jest niesamowita jazda, niesamowita zabawa. Spróbuję wam pokazać parę konkretnych tutaj brań, fajne odjazdy i jedna wędka poleciała spod purek nawet. Mieliśmy też kontrolę przed chwilką, no nie nagrywałem, bo tu się zajmowałem wędkami, ale widać, że woda jest pilnowana, strzeżona raczej. Adrian, rybkę ma. Tutaj idę do ciebie spod drafta. Podjarany, bo mu prawie spod purki poleciała wędka. O, już przy brzegu rybka. Nie rób tego, bo się pokaż. Leciuteńko za warkę, dlatego one się tak zrywają. Jak pobijasz swój rekord w karpiu, to wiadro wody na głowę. No, no teraz nie. Dobra. Taki to. No i okej. Okay. Do wody. Proszę. Kamil. Zaczęły brać. Kamil złapał jednego. Nieduży. Ale zabawa jest. Zgrzyżenia Adik. Po prostu koszyczek sobie podeptał. Nie, zmniejszyłem kubaturę po prostu. To dużo do niego nie naładujesz teraz. Co tam? A karpik. Karpik będzie? Karpik. Ma nową wędeczkę, Sonic. No, ten jest większy. Coraz większy, powiem ci, nie biorę. Miks peletu, koszyku. No i... taki karpik. Dzisiaj wykorzystuję dwa rodzaje koszyków. Mały do łowienia, zwykły kwadrat 10-gramowy
i większy do nęcenia. Taka szklaneczka. Zobaczcie. Ogólnie jak zaczyna się większa, dłuższa cisza, jeżeli chodzi o brania, to po prostu sypię jeden, dwa kosze. I teraz właśnie ten czas nastał. Przestały brać tak jeden za drugim, więc mówię do nęce. Zanęta nie musi być tu nie wiadomo jak sklejona, bo jest dość płytko i rzucam taką po prostu dywanową zanętę, która przytrzyma mi na dłużej karpiki w łowisku. Łowię tutaj na pikerka na 20 metrze i na razie na niego miałem najwięcej brań. Zanęta, przypominam, firmy Match Pro Carp serii Gold. Bardzo dobra zanęta, super, super ściąga ryby karpiowate, czego przykładem są dzisiejsze nagrania. I tak jak podejrzewałem, raczej nie starczy mi tej zanęty, więc dobrze, że zostawiłem sobie trochę robaka. Wjedzie tutaj Team River, jak skończy mi się karpiówka. Myślę, że ryby nawet nie poczują różnicy. A nie będą się tak najadać. Zaatakują mój zestaw, biorą dzisiaj na białe robaki w ilości od 5 do 6. Na początku wystarczyło zasypać trzema koszami i praktycznie zaraz po zarzuceniu były brania. Jednak nie mogłem ich przyciąć z powodów takich, że robiłem drugi zestaw. No ale teraz jak przysiadłem, to udało się parę rybek, parę spinek też było scholować. Bo chciałem pokazać właśnie technikę rzutu. Nie będzie. Technikę rzutu przy zapiętym klipsie. Moją technikę rzutu. Kij do pionu, później nadgarstek musi zapracować, żeby nie zerwać żyłki zapiętej na klips. Maciej znowu szaleje. O, i znowu puść. No ładnie. Które to już dzisiaj się tak spiął? O, trzeci, czwarty. No tu mi na metodzie przecież poszły trzy z przyponami. Teraz już mi Adi zawiązał przypon z plecionki. Założymy pelet waniliowy na gumeczce. Karpiczek, nie wiem, z 30 cm ma, 30, może 2. Karp jest PZW. Wsiadamy go z powrotem. Nieduże, ale często jest zabawa fajna. Fajna pogoda, super miejscówka, słuchajcie, ja jestem zadowolony, mi się tu podoba, myślę, że chłopakom też. Tak, ja też jestem zadowolony, bo pierwszy raz od 3 lat próbuję łowić na metodę i naprawdę wreszcie w tej chwili pierwszy raz mam jakieś wyniki z tego. Jesteś uparty? Jestem uparty, tak. I piąteczka. Jestem uparty. Tylko i w tej chwili czyste, mi się to, pozytywne i w tej chwili mi się to spodobało. Oczywiście na stałej wodzie metoda. No. I tylko czyste wędkarstwo. Jest rybka. Zjadacz zanęty przyszedł. Może przyjdzie jakaś większa, może tej większej, może ta większa już jest tak ostrożna, że nie bierze. Ogólnie taki karpik. Zabawa jest przednia. Czy uda się, zobaczymy, czy uda się wyciągnąć, czy się znowu nie zepnie. Przybrzegu. Zawareczkę. Odczepiamy delikatnie taki ładny karpiczek. Buzi mu damy. Aha. No ładnie tak. Jak jeszcze wyjeżdża? Gdzie masz klipsa? Ty, no właśnie nie wiem. Żeś mi dobrze, że przypomniał o tym klipsie. No. Dojechałby do klipsa, wiesz, rozpędzony i nic by nie pomogło. I odjechał.
Ty na drugiej mam branie. Dobra. Dobra, dobra, ja go skoluję. Ty, zostaw mi go. Ej, to jest moja ryba. Dobrze, kurna, ci ty, to ty trzymam go, kurna, no spokojnie, kurna. Taki o. A, no ładny, do wody, plum. I druga. Co tu się dzieje? Jakie są emocje w tej chwili? Ale nie ma ryby. Co ty, żeś nie zaczął go? Ja go zacinałem, była. Nie było. To zerwał. Ja zacinałem. Zerwał. No to nie, no to dobra, to ten spadł. Duży? Ho, ty no, miałeś go ile? Z 20 centów? Z 10? Co? Co żeś go tak też na sztywno? Dotykał już podbieraka, no. Na sztywno żeś go ten trochę... Przestraszył się podbieraka. O, chłopie. Będzie parę ujęć, Adrian, że będą takie brania, że będzie wyprostowanie szczytówki aż, a ja nie będę widział. Co? Ale będzie widać te branie, tylko że ja przegapione mam, nie? Ło, ale branie. Taki karp. Zobaczcie. Taki. Co tam, Maciej? Na pewno malutki. Nie, no nie jest duży, kurna, tylko waleczny. Buźka. Idziemy z nim do wody. No rośnie duży, okrąglutki. Od razu poszło. Tak, Bartek już klęczy na kolanach. Waleczno strasznie te sztuki tutaj. Ale nie dużo. Dobrze mi się przypomina cegielnia 6 lat temu, takie właśnie brały nam na spławik. Ale dałem żółty perel, wiesz? Z tego perelu tutaj The Great i od razu brałem. A brałem, dawałem czerwony i nie było. Kupujemy razy 10. Wow, o, ja p***, ale się zerwał wszystko, kurwa. Ja p***. Widziałeś? Chłopie, jakie branie, ty. Poszła wędka spod kurki, o, a tu mam drugie branie. Nie mogłem zatrzymać, szedł i brzdęk. Zresztą widzieliście. A ten jest taki jak zawsze. Jest, ty. Z lotu wziął. Odnagrywasz to? No. Głupie ty, nawet nie zdążyłem. Poczułem jak odjeżdża, nie? I go wciął. Dałem mu trochę luzu i poszedł. I będziemy sobie robić zawody. Wow, wow, wow. Ale sezon, ten jest pełny łuski, popatrz. Ale tu dużo na pelet mi weszło. Ty no, kto jest trzeci czy czwarty, może piąty? A jednak wrocławski producent tu się postarał. Także słuchajcie, pelet The Great robi robotę.
ptaki, zobaczcie, o. Piękne są te sarzanki. Tylko, że ja od razu mówię, ja mogę na nockę z soboty na niedzielę albo w niedzielę rano. Wow, 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 ale branie. Taki o, nieduży. Nie, tu karpie cały czas. No. Ale jeden dzisiaj mi poszedł taki większy. A tak to cały czas... I sadzanik następny. Wow, wow. Wow, 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 wow. Widzieliście? Ale ściągnęło mi z klipa. Normalnie pojechało. Pierwszy raz wykorzystałem tego bezpiecznego klipa, wiesz? Także, słuchajcie, pora na małe podsumowanie dzisiejszego wędkowania. Myślę, że każdy z nas jest zadowolony. Brały karpie, raz lepiej, raz gorzej. Ja kilkanaście sztuk złowiłem, nie wiem do końca ile, bo potem zaczęły już tak mocno brać, że straciłem rachubę. Macie kilka. No ja złapałem 7 czy 8, też już później straciłem. No niestety Bartek mnie ograł dzisiaj. Ja wyciągnąłem jednego, reszta się pospinała, pourywała przypony. Była to twoja ryba. Życia. Jeżeli chodzi o karpia. Łowiliśmy na grubo, łowiliśmy na kukurydzę, z dodatkiem kukurydzę, grube ziarna, dużo robaka, na czerwonego praktycznie, na pelet, na dumbbellsy. Woda PZW, dużo karpika małego po prostu, który mocno brał i który był bardzo, bardzo waleczny, co widzieliście zresztą na filmie. Dużo sazana pelet, i dzięki... Pelet, słuchajcie, pelet mieliśmy taki, o... Metod mix taki. Metod mix, ja go tutaj pokażę może na ręku. Taki pelet stosowaliśmy. Metod no i zdecydowaną mix. Większość na ten pelet ja złowiłem. Pelet marki The Great, wrocławskiego producenta. Polecamy na takie wody typowo karpiowate. Czy byście coś dodali od siebie jeszcze? No powiem tak, że na początku próbowałem na cienko, stosowałem przypony. Powiedzmy grubości 0,14, 0,16, nie dało się, wszystko zrywało. Branie nie dało rady się, nie dało rady zacząć. Dopiero jak zastosowałem przypon 0,20, też wyciągnąłem tam 2 czy 3 karpiki, ale niestety musiałem zastosować przypon z plecionki. I dopiero Adi to... mi zawiązał, jak mi dopiero Adi zawiązał przypon z plecionki, dopiero zacząłem wyciągać ryby. Jesteś. Brawo ty. Jesteś super. To ty dzisiaj wygrałeś. Dzięki. Ale ty, Adi, też powinieneś być zadowolony. No jest. Jesteśmy wszyscy zadowoleni. Tylko czyste wędkarstwo. Feder Fanatics. Suba. Dawajcie suba.